Hej, to znowu ja, wasz nieco zwariowany komediant Jakub. Dzisiaj, tak jak ostatnio, troszeczkę się pośmiejemy, może na początek zacznijmy od strzepania z siebie tego złego humorku, jak na zajęciach z wychowania fizycznego. Taka mała rozgrzewka, żeby nie bać się otworzyć na śmiech, żeby nie bać się śmiać do przodu. Na początek mam dla was od razu strzał ze śmiechówki, czyli naszej śmiechawkowej dubeltówki. Taki zabawny obrazek z internetu od mistrza humoru Sadurskiego. Co jest na obrazku? Każdy widzi. Szewczyk Dratewka wychodzi przed króla, mówi królowi: podłóżmy smokowi świnie. A ma co? Co trzyma? Baranka, owieczkę. W każdym razie, no na pewno nie jest to świnia. Tąd król tak się myśli, tak się zastanawia. Co on? Oszalał ten szewczyk? Co on mówi? Jaką świnię? Ja wiem, wy młodzi powiecie: o, co będziesz pokazywać mi takie stare medium jak śmieszne obrazki. Ale to jest na każdy humor, nie tylko na taki nowy. Ale spójrzmy sobie na to, co wszyscy najbardziej lubią. Teraz to tylko wszystko, jeżeli chodzi o humor, to wszystko dzieje się tak naprawdę na YouTubie. No to mam dla was dziś coś z tak zwanym jajem. Nowy filmik od Serafina, pioniera na rynku polskim w kategorii zarabiania na wyśmiewaniu niemądrych ludzi w sieci. Spójrzcie bowiem tylko na to jajcarskie wideo. Niekontrolowane spazmy śmiechu zaczynają się już od pokazania, kogo Serafin będzie teraz wyśmiewał. To chłopak, który się malduje. Słuchajcie. Hej Bubę, w dzisiejszym filmiku chciałem wam pokazać naturalny makijaż na chłopaka do szkoły. Żeby wyglądał naturalnie, super i żeby cały dzień na twarzy został. Przecież to jest ta płeć, która w ogóle nie jest utożsamiana z malowaniem się. To raczej ta druga. Świat stanął na głowie. Zresztą zobaczcie tę bezcenną reakcję Serafina. Makijażowe poradniki dla mężczyzn. Ta mina mówi więcej niż 1000 słów. I to właśnie jest takie śmieszne. Przecież ty też na pewno używasz kosmetyków. Tak, kurwa. Pianki do golenia, dezodorantu i perfumy. Zawsze mi się podoba, kiedy ktoś taki jak Serafin potrafi mi sprecyzować, jakie kosmetyki są dla mnie odpowiednie, a jakie nie. I wyznaczyć mi granice normalności, bo nie chciałbym przecież urazić kogoś tak zabawnego jak Serafin. Dlaczego potrafią być po prostu normalni w tym świecie, pomimo tego, że są homoseksualistami? A niektórzy po prostu, przepraszam, że to powiem, są tak kurwa spedaleni, że jak tylko się ich widzi, to od razu się wie: ja pierdolę, musiała cię dupa wczoraj boleć. Jak widzicie, nie tylko tutaj humorek, ale też trochę świeżych przemyśleń na temat różnych poziomów akceptowalności tak zwanej odmienności. Ale wróćmy może do humorku, bo o tym jest nasz program. Zobaczcie tę scenkę z życia w tym szalonym, wywróconym do góry nogami świecie. A, no bo my jesteśmy tacy kurwa fashion i w ogóle make-up boys. Make-up boys jesteśmy, no, hashtag make-up boys. Tutaj podkładzikiem naturalny kurwa makijaż do szkółki. Podoba mi się, że żeby samemu nie ulec wirusowi homoseksualizmu, Serafin rozładowuje swoją scenę, dorzucając przekleństwa. Naturalny kurwa makijaż do szkółki. Co dla mnie zawsze jest źródłem solidnej śmiechawy. Są to też takie oczywiście mrugnięcia okiem do widza. Nie bójcie się, tak naprawdę nie jestem gejem. Tylko udaję, tylko się śmiejemy. I ja wiem, że niektórych to, co on mówi, może razić. Widzę ich, kurwa, jak się afiszują z tym, że są homo. Musiała cię dupa wczoraj boleć. Ale słuchajcie, możecie spać spokojnie. Okej, więc zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjnym człowiekiem. To jest bardzo ważna rzecz we współczesnym, profesjonalnym świecie komedii. Serafin z miejsca stawia sobie pole siłowe i stwierdza: żadna krytyka w tym miejscu nie będzie działać. Polecam tę technikę wszystkim aspirującym komikom, zwłaszcza tym, którzy są zainteresowani zawodowo szykanowaniem i poniżaniem osób o innej orientacji seksualnej. Musiała cię dupa... Poradniki dla mężczyzn. Ale mnie to po prostu obrzydza, ja mam ochotę zwymiatować. Ale takiego rasowego, prawdziwego pedała to bym zajebał. Tolerancyjnym człowiekiem.
No to może jeszcze na koniec drugi strzał z naszej śmiechówki, bo nasza dubeltówka śmiechówka to jest dwururka, no to w drugą rurkę. Co my tu mamy? No, nasz Sadurski wie, że jak wiadomo, smoki co lubią jeść? Dziewice. Ale gdzie jest ten smok? No chyba nie u kogoś, co się zajmuje jedzonkiem. To seksuolog. Sadurski jak zwykle u szczytu swojej formy. To tyle, pośmialiśmy się, pożartowaliśmy się, brzuchy na pewno was bolą, mnie na pewno boli brzuch, ale pamiętajcie, śmiech to zdrowie.